Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Witam Cię serdecznie w codzienniku na 19 sierpnia. Odliczyłem do pięciu. To jest jeden ze sposobów, chociaż raczej mówi się do dziesięciu, kiedy jesteśmy wściekli, zdenerwujemy się i już mielibyśmy ochotę wyładować na kogoś złość, zwłaszcza jeśli dotyczy to członków rodziny, a w rodzinach bywa wiele konfliktów, wiele powodów do tego, żeby nawzajem się na siebie złościć, to takie coś, zatrzymanie troszkę, powstrzymanie się przed niekontrolowanym wybuchem złości, może być pomocną strategią, żeby zmieniać nawyki, zmieniać sposoby, żeby uczyć się nad nią panować. Dzisiejsze słowa z Biblią na co dzień dotyczą gniewu i pewnej strategii na życie. W Psalmie 37 czytamy: zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości. Nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego. Słowa psalmu nie dotyczą złości, tylko gniewu. Dla mnie gniew to złość, która już tak nagromadziła się, której nazbierało się tak dużo, że nie jesteśmy w stanie jej kontrolować i to ona ma górę nad nami. Dla mnie jest to pewna siła, która jest miażdżąca, niszcząca. Nie da się z nią racjonalnie pracować. I to wezwanie do tego, żeby zatrzymać się, że to jest naprawdę za daleko, to jest bardzo niebezpieczna siła, kiedy coś takiego pojawia się w nas, to do tego wzywa psalm. Natomiast słowa z pierwszego listu do Tesaloniczan prowadzą w innym kierunku. Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Więc słowa z pierwszego listu do Tesaloniczan, najstarszego listu Pawła, wzywają do zmiany strategii życiowej. Słowa psalmu wzywają do tego, żeby nie dopuszczać do tego, żeby w gniewie wyrzucać nagromadzoną złość na kogoś, żeby zatrzymać się, żeby uważać na to. Natomiast słowa z pierwszego listu do Tesaloniczan wskazują nam na to, że wiara chrześcijańska wzywa do zmiany w ogóle strategii życiowej. Do tego, żeby zaniechać mściwości, bo tego dotyczy pierwsze te słowa z listu do Tesaloniczan. Zaniechać tego, co przychodzi nam niejako automatycznie. Oddać złem za zło, obelgą za obelgę, krzywdą za krzywdę, raną za ranę i tak dalej, i tak dalej. I spirala nienawiści nie kończy się. Słowa apostoła Pawła wskazują perspektywę, w której my świadomie przerywamy ciąg nienawiści. Czy to znaczy, że powinno się być ofiarą? Nie. Krzywda musi zostać nazwana krzywdą. Zło musi zostać osądzone i potępione. Ale to, że my zatrzymamy się w chęci mściwości, a wręcz przeciwnie, że będziemy gotowi zupełnie inaczej reagować, to jest szansa na przemianę. To jest szansa na to, żeby te spirale zła zatrzymywać. Jak to się ma dziać w naszym codziennym życiu? To już każdy i każda z nas musi odkryć samodzielnie. W konkretnej relacji, do konkretnej osoby, względem konkretnych wydarzeń. W jaki sposób zmieniać czasami utrwalone przez długie lata nawyki oddawania złem za zło na kierowanie się łaską, przebaczeniem, gotowością do przemiany i odkrywania mądrych dróg tego, jak żyć tymi dzisiejszymi słowami, życzę Tobie i sobie w tym sierpniowym dniu. Zostań z Bogiem.